Dzień dobry, witam. Znajdujemy się, moi drodzy, w lesie Flotsam. Cześć, Nexus Live. Jak widzisz to, to możesz walnąć łapkę w górę, bo czemu nie? Ten, kto ciekawy, jest ktoś wierny fan oglądania serii Baldura na kanale Nexus Live? Dajcie znać. A my idziemy, moi drodzy, dalej. Mamy te... jakiś wykrojony dzik. Oho. Strange. Zupełnie martwe. Dobra, generalnie tak, ruszamy w tym kierunku, żeby... Zobaczcie tego druida tutaj może ogarnąć. Tak, bo tu był... Co to było? To jest ten most, ale tu był coś zepsuty chyba most. Więc byśmy nie dali radę. Więc spróbujemy tutaj, tędy przejść dołem i spróbujemy pójść zbadać świątynię. Oho, czekajcie, zapiszę sobie F5, bo to może nie być dobre. Gdzie jest moje 500 baniek? Winogrona? Jezu, to... Kurde, co jest tu? Wszyscy zabici? Obciążenie. Fajnie by było, gdyby można było zrobić coś takiego, żeby kurde tego... Żeby po prostu poprzenosić, pobalansować sortowanie przedmiotów, tak żeby pobalansować ciężkość. Ale czekaj, bo ja mogę sortować jako waga, nie? Po wadze itemów. Sortuj według waga. O, najcięższe przedmioty. To waży 5? Mroczny umysł? Pierdziele, wywalamy to. Co to jakieś kurde za przedmioty, ty? Odcięta ręka? Foj! Ja noszę odciętą rękę. Podzielmy się trochę łupem tutaj z każdym. Bo ja tutaj noszę całe obciążenie i później jest problem. To jest w ogóle fajny miecz. To jest szybka riposta. Ale tu mam 4,9 również. I tu jeszcze odzyskuję sobie jakieś zdrowie. 0,7 to jest w walce. Nie zyskuję impet. Wiecie co? A może weźmy sobie coś takiego. 4,5. A to by było ile? 1,6. 4,5, 1,6. Dobra, zróbmy sobie coś takiego. Coś tu w ogóle się dzieje, ty, na tym moście. Mamy tutaj czosnek piękny. Ziemniaki. Skrzynia podróżna. Młotki. Tego nożyka bym sobie wziął. On się sprzeda. Tak, ktoś tu ewidentnie podróżował i został napadnięty. Lutnia zepsuta. Talerzyki. Dobra, to jest jakaś sztukateria jakaś. Ona nawet sobie swoje kosztuje. I powiedział. Czekaj, bo tu już byliśmy, tak mi się wydaje. Tak, to już jest miejsce, w którym byliśmy. Coś tu będzie? Nie. Nic nie ma. Moglibyśmy tam dołem chodzić. Kurde, ale to jest multilevelowatość, nie? Dobra, będziemy musieli tutaj... O, patrzcie. O, tu jest jakiś ten... Chyba będą te gobliny, o ile dobrze kojarzę. Coś tu mi się kojarzyło. Zaraz, żeby nie było tu zasadzki. Tych wszystkich plecaków drużyny pod tabem. Dobra, wpadniemy w zasadzkę. Wiem, że tam jesteś. Pokażcie się. Goblinka bujak. Nie chcę żadnego... Interesujące, bo myślałem, że niemal dokładnie to samo, kiedy was zobaczyłem. Ej, zaprzyjaźnij się z goblinem. Albo jednak i nie. Kurwa. Dobra, ile mamy HP? A są poziom 1. What the fuck? Zobaczcie, co ja z nimi zrobię. Dla mnie to będzie, kurde, deduwa od razu dla nich. Bum. Jeden nie żyje. Dobra, uwaga. Idziemy dalej. Teraz mój kruczycho tutaj może polecieć. Zobaczmy, gdzie ja mogę lot zrobić. Dam radę tutaj dolecieć. Za mało punktów, kurde. To do góry dam radę podlecieć? Za mało punktów, niestety. Za mało zasobów, szybki ruch. Dobra, mój ptak niestety już... O Jezu, tu ich jest więcej. Dobra, teraz dopiero zauważyłem.
Łapacz pocisków. O! Zajebiście, patrzcie, mam. Jak ktoś do mnie strzela z łuku, to mam zmniejsze obrażenie zadawane przez broń dystansową o 1d10. Wartość twojego modyfikatora zręczności. Odparcie. Piękną reakcję zrobiłem. Mam rękawiczki, które, dzięki którym mogę łapać rzeczy właśnie. Dobra, wyrżniemy te gobliny. One są na levelu pierwszym, więc... Wybiele. Dobra, zobaczmy, co tu posępne serce może zrobić. Trafić może? Spróbujmy. 3. Nakładamy na siebie tutaj hapa. Chcieliśmy się pochować do budynków. Dobra, ładujemy teraz. Uwaga. 9! Pięknie! Następny poziom mamy! Woo! Let's go! Czekaj, nie, tu. I teraz tak, co my tu możemy zrobić? Tego już nie mogę zrobić. Tu mogę piznąć raz, dwa. Czy tu w oknie trafię tego? Nie, tu nie trafię tego. Tego też tu chyba nie trafię, tak mi się wydaje. Pięknie. Goblinka bujak, ten ma trzeci level. O Jezu, tłuszczem mnie tu walnął. Ja chcę tutaj z dołu jakoś atakować. Mogę się wyrżnąć. Dobra, uwaga. Ładujemy teraz tego czaru tutaj. 7. Chybiony, kurde. Dobra, moje ptaszysko. Moje ptaszysko tutaj podleci do środeczka. Czekajcie, o tu. Siema! I wydubujemy oczy. Nice, zabite, piękne, mój kruk jest zajebisty. Dobra, tutaj ładujemy, nie będziemy czarów zużywać, tylko po prostu... Pyk! Ogarnięte. Pod tabem włączacie widok wszystkich waszych, kurde, ludzi. Dobra, zobaczmy, jakie tu możemy zrobić. Omszały klucz tu możemy sobie ogarnąć. O Jezu, Gale coś tutaj świruje, pawiana. Ah, glad you've a moment for me. My, predicament has become rather urgent. I need a magical artifact to consume. Magiczny artefakt. Right now. We've already found enough magic to soothe its disquiet. If you'll just give me what I need. Nie mogę ci teraz pomóc. Przedmioty, które potrzebujesz. Dobra. Daj Gale'owi magiczny artefakt. Aha, dobra. Czy ja mogę tutaj mu dać jakieś takie, kurde... O, spoko, bo ja niektóre to są niektóre śmieci akurat. Niektóre to są takie śmieci, których nie potrzebuję. Spadnie... Nie prowokuje ona ataków okazyjnych. To jest fajne akurat. Tęczący świat... No, to tutaj. Ofiara, dawaj. Thank you. Dobrze. Nice. Oczywiście, że mamy mikrotransakcje DLC, ale co? Jeszcze raz nie rozumiem. Cześć, Bear Sleeping, siemaneczko. Magiczny ćpun. No właśnie, mam ćpun na takiego. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I hate to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again. Lubię tego gościa. Lubię tego gościa, nie wiem jakby. Chat, która postać dla was najfajniejsza do tej pory? Brzmi nic nieprzyjemnie, delikatnie mówiąc, no. And on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Sincerely though, I understand But in time, all will be told. Magiczny ćpun jest zajebisty. Panie przewodniczący, wielki kosztowna. Nothing there comes cheap. Masywna diabelica. Czekaj, co? Co się stanęło? Co jest? O co chodzi?
Jezie, władza, oszustwo, zastraszenie, perswazja, wykrycie myśli, mądrość, wykrycie myśli. Damy sobie samemu premię. Dobrze. This is bollocks. Fezzik funning around while I'm stuck here dealing with jobs. Dobra, czyli gość ma wyrąbane. Militrid, spróbuj jeszcze raz, co? Spokojnie, wartownik mnie przepuścił. Dobra, spróbuję go oszukać. O, patrzcie, zauroczenie osoby. Oj, spoko. Nice, 20 walnem, krytyczny sukces. O, dwa krytyczne sukcesy walnem. Go on. Lads were gathered near the windmill last I looked. Come on, gotta be something here. Aha, dobra. Dobra, awansujmy nasze postacie. Zobaczmy, co tam nowego dostaliśmy. Te awanse były fajne. Level 4, 32 zdrowia. Zastąp czar i dostępny nowy atut. Aha, mogę sobie coś zmienić. Aha, czekajcie, o, jeszcze raz. Wygrywa. Dobra, w zasadzie chujnia trochę. Dostałem więcej HP. Mam jakiś atut nowy. Chociaż czekaj, ej. Mistrz ciężkiego... Twoja siła wzrasta o 1 do maksymalnego 20 poziomu. Czekaj. Aha, bo tego nie mogę. Biegłość, ciężki pancerz, to jest wymagane. Oh my god, ile ja mam tu rzeczy. Holy shit, mogę jedną sobie atut wybrać. Zwiększa poziom jednej cechy o 2 lub... maksymalny poziom 20... O, aktor. Charyzma wzrasta o 1... premia do biegłości, czujność, premia plus 5 do inicjatywy i nie można cię zaskoczyć, atleta, wartość siły lub zręczności wyrasta o 1, to jest fajne, szarża, specjalista kusznik, mistrz zasłony, oburęcz, badacz podziemi, zyskujesz ułatwienie w testach na percepcję, wykonując cel wykrycia ukrytych obiektów, to nie, twardziel, kondycja, adept żywiołów, jakiś tutaj mistrz broni dwuręcznej, ciężko opancerzony, lekko opancerzony, zyskujesz biegłość w lekkim pancerzu, wartość twojej siły lub zręczności wzrasta o 1 maksymalnie, dobra, to jest fajne, szczęścia, otrzymujesz 3 punkty szczęścia, które możesz użyć, żeby zyskać ułatwienie w testach ataku, testach cechy, no to co ciekawe, zabójca magów, wtajemniczony, poznajesz 2 sztuczki i 1 wybrany czar poziomu pierwszego zyskujesz czar zaklinacza, aha, czyli tu mam jako bard, kleryk, druid i tak dalej, mogę sobie jakieś wyuczyć rzeczy. Adept sztuki walki. Poznajesz 2 manewry dla podklasy mistrz bitew oraz otrzymujesz 1 kość przewagi do... Jezusie drogi. Założenie się niego pancerza nie nakłada utrudnienia w testach skradania się. Premia do klasy pancerza, którym otrzymujesz z modyfikatora zręczności ulega zmianie z plus 2 na 3. Okej. Okay. Gdzie zmieniałeś kostki? W lewym dolnym rogu przy ruchu. Ruchliwy, twoja postać zwiększa ten, dobra, dobra, muzykant, średnio pancerzony, mistrz broni drzewcowej, wytrzymałość, znawca rytuał, brutalny napastnik, wartownik. Strzelec wyborowy, twoje ataki dystansowe broni nie podlegają karze w związku z zasadami przewagi wysokości, ataki dystansowe bronią, w której masz biegłość, otrzymują karę minus 5 do cechy, zadają dodatkowe 10 obrażeń, czekaj, ataki dystansowe bronią, w której masz biegłość, otrzymują karę plus, minus 5 do testu ataku, ale zadają dodatkowe 10 obrażeń. O, ale przerąbane, czekaj, czyli nie mam kary już dlatego, że ktoś jest wyżej albo coś, nie, ktoś ma przewagę wysokości. Moje ataki bronią, w której mam biegłość, dostaję karę minus 5 do testu ataku, ale zadałem dodatkowe 10 obrażeń, czyli to jest taki sharpshooter. Mistrz tarczy, uzdolniony, zgłasz biegłość w 3 wybranych przez siebie umiejętnościach. Mistyczny strzelec, uczysz się sztuczki, wynik na kościach potrzebny do wyrzucenia trafienia krytycznego podczas ataku jest zmniejszony o 1. Zabijaka, wykonujesz atak bez broni, dobra, dobra, twardziel, mistrz orę. Nie wiem co wybrać, przyznam szczerze, może zwiększenie cechy? Mogę na przykład dwie tutaj cechy sobie zwiększyć. Albo na przykład tutaj, o, uzdolniony. Mogę na przykład, zobaczcie, sobie dołożyć do oszustwa, historia. Aha, mogę sobie po prostu zmienić tutaj. To nie. Strzelec wyborowy, myślicie?
Ty, dobra, spróbujmy, no najwyżej będę żałował tego. Trzec wyborowy. Co jest, kurde? Dobra, Gale, zobaczmy, co tam Gale dostanie. Przerąbane, te rozwoje postaci są strasznie zaawansowane. Dobra, zyskano dwa... O Jezu, ile mam tutaj czarów. Jedną sztuczkę mogę dodatkową walnąć, czyli nie będę musiał zużywać. Porażający uścisk. Kwasowy rozprysk. Przeszywające zimno, to jest jakaś nekromancja. Światło. Prawdziwe uderzenie zyskuje ułatwienie w następnym teście ataku. Rozprysk trujący, wypuść obok trującego gazu. Co na przed orężem? Tylko połowę obrażeń od ataków obuchowych, kutych, ciętych. Przyjaźń. Kurde, nie wiem. Bańka kwasu. Wypuść obok. No to może ten trujący obłok weźmy. Następnie weźmy sobie dwa czary dodatkowe, możemy tutaj dołożyć. Możemy tutaj chmurę sztyletów zrobić, to było ponoć dobre. Magiczna broń. Bicia lustrzane, widzenie w ciemności. Utrudniony test ataku przeciwko tobie, to jest rozmycie. Ślepota. Zabezpiecz drzwi lub pojemnik, nie można otworzyć go wytrychem ani... Kurde, jakby to było magiczne otworzenie, otwarcie. Powiększenie, pomniejszenie, porywy wiatru. I obłoki odpycha istoty o 5 metrów. Unieruchomienie osoby. Ten niemożliwy, że poruszać, wykonać, nie reagować. Każdy atak z odległości poniżej 3 metrów jest... Czekaj. Każdy atak z odległości poniżej 3 metrów jest trafieniem krytycznym. O, te na nieuruchomienie? To może być dobre na nieuruchomienie. I atut możemy jeszcze sobie coś tutaj zwiększyć. Kołatka jest do otwierania, ale czekaj, co? Które? Kołatka. Kołatka. Otwórz przedmioty zabezpieczenia. O, to jest to, co ja bym chciał. Tak, to jest to. Atut. Okej, okay. Aktor, czujność, atleta. Zabójca magów. Gdy istota rzuci czar, będąc w zasięgu ataku wręcz przeciwko tobie, otrzymujesz ułatwienie do rzutu obronnego. Dobra. To jest jakieś szczęściarz. Co tu jeszcze można było zrobić? Tajemniczony czarownik. To są jakieś rzeczy, takie multiklasowość. Muzykant, wytrzymałość, znawca rytuałów. Dwa wybrane czary rytualne. Wartownik. Strzelec, zabijaka, mag bitewny. Otrzymujesz ułatwienie do rzutów obronnych na trzymanie koncentracji na czarze, dobra. Mistrz tarczy. Zyskujesz plus 2 do rzutów obronnych na zręczność, twoja postać dzierży tarczę. Kurde, nie wiem, co tu do niego dobrać w sumie, do niego takiego ciekawego. Szczęściarz, zabójca magów. Ja też mógłbym wziąć sobie z tego cechy po prostu walnąć i sobie walnąć 2 inta. Tam coś szczęściarz niby coś tutaj pozwala chyba. Szczęściarz. Otrzymujesz 3 punkty szczęścia, których możesz użyć, aby zyskać ułatwienie w testach ataku, testach cechy obronnych. Możesz zmusić przeciwnika do... Możesz zmusić przeciwnika... może tego szczęściarza byśmy wzięli? A intelekt, co to jest? Plus 5 do rzutów obronnych, inteligencja, biegłość. Plus 3 do testów inteligencji, siła, pamięć mentalna. Dobra, weźmy na razie coś takiego. Te atuty są przerąbane, to nie takie łatwe. Zobaczmy, co kleryk będzie tutaj miał. Poziom 4 kleryka. Dużo HP, zyskano sztuczkę. Zyskamy suczkę, moi drodzy. Światło, osłona przed orężem. Fajne. Taumaturgię, zyskujesz ułatwienie w testach zastraszenia występów. Wywołanie płomienia. Osłona przed orężem. Dobra, weźmy sobie to i atut jeszcze. No właśnie, co tu moglibyśmy, kurde, robić? Mag bitewny. Na utrzymanie koncentracji na czarze. Możesz
Reakcji, aby rzucić porażenie. Dobra, twardy zabijaka, mistyczny strzelec, uzdolniony. Mistrz tarczy, wartownik, brutalny napastnik, znawca rytuałów. Muzykant, ruchliwy. Średniego pancerza, to ja mam chyba średni pancerz tutaj, nie? Adept sztuk walki, szczęściarz. Lekko pancerzem ciężko, mistrz broni dwuręcznej, adept żywiołów. Badacz podziemi, oburącz, mistrz zasłony, kusznik. Atleta. Kurde, no nie jest to takie. Nie jest to takie kurde mocne, jak mogłoby się wydawać. Percepcja, zwinne dłonie, sztuka przetrwania, atletyka, wiedza tajemna. Wiedza tajemna, akrobatyka, nie wiem. Nie wiem, co tu wybrać. Autentycznie, wartownik, wytrzymałość. Mistrz broni drzewcowej, to raczej mi się tej nie przyda, tak mi się wydaje. Wtajemniczony, znajesz dwie sztuczki i jeden wybrany czar poziomu pierwszego z listy czaru kleryka. Znałeś się po długim odpoczynku, twoja cecha. Tak bym powiedział tutaj. A żebyśmy wzięli sobie wytrzymałość po prostu. Twardziel? Coś do mądrości może. No może byśmy sobie po prostu cechę zwiększyli, mądrość tutaj. Jesteś ze sklepu? Mogę coś chcieć. I jeszcze tutaj naszą berserkerkę musimy zobaczyć, co ona tam dostanie. Jej trzeba wziąć jakiś po prostu napierdzielat po prostu. A co? Nie wiem, coś dobrego. Jakieś coś do picia na pewno. Następny nowy atut. Czujesz atleta, szarża, atak bronią i tak zyskuje. Oburącz. Możesz walczyć dwiema broniami nawet wtedy, gdy... Żeby broń nie jest lekka. Możesz walczyć dwiema broniami, nawet... Czekaj, co? Że więcej dzierżysz po jednej broni białej, otrzymujesz premię plus jeden do klasy pancerza, nie możesz korzystać... Czekaj, co to jest oburęczny? Aha, dobra, to jest oburęczny, jak mam dwie bronie. Mistrz broni dwuręcznej. Gdy wykonujesz trafienie krytyczne lub zabijesz cel atakiem, możesz wykonać jeszcze jeden atak. Dobra, to jest to, co chcemy zrobić. Tak jest. Może być, Moniczka. I jakieś coś, jakieś, kurde, nie wiem, jakiś batonika, czy co tam jeszcze. Dobra, okej. Okay. Po perypetiach udało nam się tu ogarnąć. Strzała ognista. Udało nam się przekonać gobliny, że jesteśmy tej... My ziomki, w zasadzie. Teraz możemy pobuszować sobie po tym obozie. Coś tu musi na pewno być. Ale co? To ja nie wiem. Kiepskie drewniane drzwi. Ty, będziemy musieli się wrócić, spróbować magią otworzyć tamto. Będziemy musieli tam spróbować magią otworzyć teraz ten zameczek. Zmienimy sobie tutaj na to. Kiepskie drzwi. Włazimy do środeczka. Co tu będzie? Dziennik jakiś tutaj jest, to jest jakieś drewniane. Butelka. O tajemniczych jeźdźcach w okolicach. Zaraz przeczytajmy to. Hello, cześć Kinio. Moi drodzy, współobywatele, albowiem jesteśmy nimi, czyż to się nie podoba, czy nie. Ja coś tam. Dobra, najgorzej, bo te gobliny gdzieś tu łażą wszędzie. Stary klucz. Mamy winko, weźmy sobie stary klucz. Sztylet, goblin tropiciel. Zbieramy rzeczy tutaj wszystkie, co możemy. Topór bojowy i włócznia. Włócznia. Nice. Gumcia, dzięki wielkie za subeczka, witam gry z Supremem, siema. Dziękuję bardzo. Na ten budynek żeśmy już tutaj prawie opędzlowali. Kocioł. Bardziej poluje na żarcie, jak już. Przejdźmy może tutaj do tego domu jeszcze. Widzę, że tu jest portal. Tu pełno goblinów, kurde, chodzi. Poziom pierwszy. Zapiszmy w ogóle grę. Bo aż się prosi o to, żeby coś tu się stało złego, nie? Gnijący koszyk. I grzyb. I gnijąca ryba. To nie. Dobra, domowa modlitwa. Ciekawe, czy ja mam pozabijać te gobliny, czy nie. Ale na razie widzę, że te gobliny raczej są przyjazne. Udało mi się ich przekonać, że jesteśmy tutaj, że tak to powiem, w gościach. Śmieci. Ciekawe, czy coś tu będzie jakiegoś takiego cennego. Sto jak na wino. Czy tu będzie jakieś winko? Nie, wszystko wychlane.
Ostro kłącze. Mikstura leczenia. O, tak. Księga rachunkowa aptekarza. Jakaś bylica. Mikstura usypiająca. To jest coś, co chcemy. Tak, jest. Regał z książkami. Może coś tu będzie. Drewniana beczka. Nic nie ma. Kurde, powiem wam, tutaj można byłoby wszystko tak po prostu tej... Tak tutaj można byłoby wszystko po prostu przetrzepywać. Szok. Omszała skrzynia. Oooo! Można zyskuje impet na 3 tury. Czym jest impet? Gel może wchłonąć magię z tego przedmiotu. Mam zręczność plus 1, to chyba będzie lepiej. A bo to jest rzuty obronne. Na początku walki nosząca zyskuje impet plus 1. Czym jest impet? To jest w ogóle doskonałe pytanie. Doskonałe pytanie, czym jest impet. Może dam to dla mojej, dla tej tutaj babki. Dla tej naszej laseczki. Sprawdź w skillach. Dobra, czekaj. Wiedza tajemna, śledztwo, szczegóły. Mistrzostwa, impet. Czym jest impet? Alchemia, klasa, ej. Nie ma czegoś takiego, kurcze, żeby tutaj to chyba to sprawdzić, nie? Co muszę zrobić, by dodać ten strój do swojej gry? On się jakoś magicznie pojawia w grze. On chyba będzie w twoim obozie, o ile dobrze wiem. Jeżeli masz tutaj wszystko podłączone prawidłowo. Dobra, czekajcie, bo tu może coś być. Uratuj gnoma. Look what we got here. Another little birdie wanting to fly. Stop this thing! Ja pierdzielę. Those wings some more, and I'll feed you a worm. And you. Hope you got a stomach for heights. Funny. Okay. That's what our birdie wanted. Release me this instant. Patrz, gnoma przywiązali do młyna. Do wiatraka. My to 50 sztuk zł. 1000? Nie no. Władza. Authority. Perswazja. Odczytaj myśli goblina, mądrość. Kontroferta, znacznie rozsądniejsza kwota, perswazja. Zapłać goblinowi. Wykrycie myśli. A spróbujmy. Mogę dać sobie premię. 9, idealnie. Dobra. That's a lot of coin, I think. Dobra, nie będę się targować, ale podzywam wam żyć. Walka! O kurwa, dobra, czekajcie, bo tutaj mamy... Tu mamy dosyć ciekawą sytuację. Mi się odsunąć. I co, piźniemy tego typa. Chybienie, pięknie. Ja tego strzelca wyborowego sobie zrobiłem, nie? To szczerze, to był mega błąd. To szczerze, to był mega błąd. To był giga błąd chyba. Trafienie krytyczne, aha. Fajnie. Już 10. Dobra. Świetnie. Szczęście aż przerzucenie z ułatwieniem. Gej po 13 wyrzuca 5. Chybienie, świetnie. Dobra, przerzućmy się tutaj na atak. Jezu, ile ja tu mam skilli, nie? To jest w ogóle niemożliwe. To jest cisza. Tu mam, kurde, akcje mnie to kosztuje.
W ogóle najpierw zróbmy wzmocnienie na naszych tej gości. A na siebie też mogę. Dobra, odepchnąłem chociaż troszeczkę. Dobra, petem tutaj oślepimy go. Chybie nie, nie trafiłem niestety. Kurde, ten strzelec wyborowy, to tak powiem wam, trochę żeśmy tutaj polecieli mocno. Dobra, ile to masz zdrowia? O jest, to ma dużo zdrowia, ale dobra, zabijamy teraz tego strzała. Chyba, że zajdziemy go od tyłu i wtedy powinien mieć więcej szczęścia? Nie. O, na strzała! Pięknie! Jeszcze idę tutaj gnoje. Na całość idę gnoje! Błogosławieństwo rzucił? Auć, 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 auć. Błogosławieństwo jakieś on rzuca, kurde. A ci tropiciele to są takie gówienka, widzę. Dobra, ja widzę, o co tutaj chodzi. Ja po prostu jak strzelę i trafię, to zabiję na strzała, nie? Ale w innym wypadku to będzie trochę ciężko. Dobra, ja widzę, ja będę po prostu walił mega giga mocne buły. Natomiast problem jest taki, że... Problem jest taki, że po prostu mam mniejszą szansę na trafienie. Szczęście. Ała, ale Gale mi tu dostaje mocno. Kurwica. 1-12. Raz. Dwa. Nie, czekajcie, nie, nie, zrobimy tak. Cofnijmy. Ile mam rzucić czarów? Raz, dwa, żeby się upewnić i teraz. Dobra, pozabijamy ich ładnie. Raczej powinien być w stanie uciec, jeżeli się nie wywala na głupi łeb. Dobrze. Chybie, nie? Ała. Dobra. Piźniemy go. 70%. Zaklęta broń. Nice. Come on. 7 na łeb. Mój kruk. Mogę oślepić tutaj. Jeszcze raz próbować. Znowu chybie, nie? Come on. Wohohohoho. Ale mnie mocno walno jakąś bombą, ty. Dobra, musimy się chyba poleczyć tutaj. Jako akcja dodatkowa. Jezu, na strzała go wziąłem, nie? Nice, 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 nice. Święty promień, na szczęście jestem odporny na takie zabawy. 55. Jak trafię, to zabiję. Ścieżka zablokowana. No to patrzcie, robimy tak. Jak to ścieżka zablokowana? Czemu ścieżka zablokowana? Ale dziwne. Dobra, zabijemy tego. Jak trafię, to zabiję. Dobra, on jest jakiś tutaj ukryty w ogóle, nie? Ała, trafienie krytyczne, mocno uderzył. Auci, auci. Ile on tu ma HP? 9. Dobra, to musimy walnąć... O, shit, czekaj. Ja muszę podejść bliżej. Raz, dwa, trzy. Zabijamy go. Pięknie. Uda się zrobić tą walkę. Trochę boli ta walka, nie? Ale dajemy radę na razie. Uleczmy się na razie tutaj tym. Jeden K10. Tu się... Święty płomień może wam. 45. Dobra, możemy przelecieć tutaj lotem. To miejsce. Opsa.
I teraz dźbiemy go w oczy. Cel poza zasięgiem wzroku. Czekaj, czemu? On jest ukryty? Widzenie w ciemności. Ty, no nie mogę. Dobra, inaczej to do tego to zadziebiemy. Ty, no nie jestem w stanie tego typa tutaj ogarnąć, nie? Czekaj, rozprucie, sieknięcie. Ty, no nie mogę typa walnąć. Ej, zobaczcie, co się w ogóle tu dzieje. Ścieżka zablokowana. Co to było? Ty, on był zbugowany, ten typ się zbugował gdzieś tutaj. Dobra, dostajesz snajpa teraz. Chybienie, oczywiście, że chybienie. Co innego miało, mogłoby być. Chybienie krytyczne, fajnie, fajnie. Zaczyna się robić zabawnie. Kto wygra? Jeden durny goblin? Czy grupa, kurde, podróżników? Podskoczmy tutaj i wydłubmy mu oczy. No bardziej fartownego goblina jeszcze nie widziałem, nie? No bardziej fartownego goblina to jeszcze w życiu nie widziałem, nie? No walisz w typa i nie idzie go zabić. Weźcie mnie, nawet nie denerwujcie, nie? Walisz typa? Ileż można? O, jaki fajny. Dwuręczna 3-14, zaklęta broń plus 1. Chyba to, co mam, jest lepsze. Tarcza plus 2, jakieś tutaj główienko. A musimy to zrobić odpoczyneczek. Mistrzu, i po takich godzinach polecasz kupić? Zdecydowanie, naprawdę. Ta gra to nie jest gra, to jest przygoda, dosłownie. To jest przygoda, siedzisz i po prostu... Ja nawet nie wiem, gdzie mi godziny mijają, czat. Już 6 godzin minęło, nie? Już 6 godzin minęło. Czekajcie. Czy jestem w stanie trafić w ten... No nie, myślałem, że tego... Dobra, wyjdźmy. A musimy jakoś tego typa uwolnić, ty. Właz, zaraz zobaczymy. Na jakiej zasadzie działa ten koop? Ruszają się dwie osoby naraz, czy jak? Poza trybem turowym biegacie sobie o tak, o jak tutaj, nie? Trochę jak w Diablo. Znaczy możecie sobie tak obiegać po prostu obojętnie, nie? Nie ma żadnego problemu. O, szybkie, lekkie stopy. No, więc biegacie sobie, a w trybie walki, no to działacie jak w trybie walki, nie? Czyli po prostu jak jest wasza tura, no to wtedy atakujecie, nie? Nie ciągnij za dźwignię zwalniającą. Dobra. Pędzące iskry. Kiedy właściciel jego przedmiotu w czasie walki wykonuje sprint lub podobną akcję, zyskuje ładunki błyskawic. Atletyka plus 1. Średni pancerz. To już wiem, dla kogo to będzie. Będzie dla naszej, kurde, wojowniczki. To będą buty dla naszej wojowniczki. Proszę bardzo. Zajebiście. Coś tu jeszcze mamy? Ciężki plecak. Zgniły pomidor, fuj. Ty, torba prochu. Jakaś tutaj... Le baguette? Beczka wina. Zastanawiam się, jak uwolnić tego gnoma teraz. Albo zapij się, pociągnij. Też czuję, że to po prostu opadnie i on poleci razem z tym. Dlatego Baldurka in Divinity. Ja też nie grałem w Baldurka, znaczy grałem w Baldura, ale nie na takiej zasadzie, że pamiętam cokolwiek z tego, nie? Zapisywanie. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. Oho.
We should keep moving. Co to się dzieje? No to samo, dlaczego cię ciągle prześladuje? You already know as much as I do. Best ignore it. As long as it doesn't hamper us too much. A tu trzeba chyba wejść do góry. Dźwignię zatrzymaj. Grywane żeberka. Czekaj. Mam dwie dźwignie. Jedna się nazywa zatrzymaj, druga zwolnij hamulec. Zwolnij hamulec. Jako wypierdoliło. Nie zatrzymaj. No dobra, fajnie. Fajnie. Nie powiem, że nie. Uratowany. No co? Miałem go uratować, to go uratowałem, no. Uwolniłem go, tak? Nie mówił mi, że jak mam go uwolnić. Wychudły Sean. Ale dostał mocno. Ło, ja go prawie zabiłem, ty. Kruk, wydziób go. Ale go zrobiłem, ty. Shona żeśmy zabili, czat. Kurwi Shona. Czekajcie. Designs are unfinished. Rough drafts, no more. Czekaj, zastanawiam się, czy gdzieś tutaj będzie jakieś, jakaś skrzynka, tak mi się wydaje. Chyba coś tu miało być, nie? Bo jakiś klucz tutaj zdobyłem, tylko nie wiem, do czego ten klucz służy. Nie mam pojęcia, podróbujmy to podejść. Czy historia jest ciekawa w moim mniemaniu? Jest ciekawa zdecydowanie. O kurwa, czekaj, stop. Tam są jakieś kurwa ogry. Frank? Czekaj, żeby sobie jakieś ogry. Robimy odpoczynek dodatkowy i robimy zapis. Ogry? Sztanga i cash. Bogo jak kurczak. Jak ryba. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. Wiecie co? Ona, on brzmi jak Moniczka. Moniczka totalnie nie ogarnia, czym jest wołowina, a czym jest kurde wieprzowina. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. Przyjaciel czy przekąska? Piętna absolutu. Show us the brand of the absolute. Jest niezwykle elokwentny jak na przedstawiciela gatunku oszustwa. Mogę to przebić, jestem jeden z akolitów. Jesteś niezwykle elokwentny jak na przedstawiciela swojego gatunku. Elf. Dobra, zrobimy elfem. Am I not astonishing. A robust diet makes for a shrewd mind, you see. Smakosz. I am a gourmand. And you, a delicacy. Unless you bear the mark, of course. Mark. Dobra, oszustwo. Spróbujmy go oszukać.
Dobrze, mamy to. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food? Not food. Friend. Friend! Tak! Koledzy! Zauważyłem, że nie masz piętna. I've no use for the absolute or any god. I follow two masters only. Gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold. And the rest sate my to są ogry, tak. Meat. Boss goblin give gold. Szef goblin da złoto. Check brand. Good deal. Dobry deal. No talk. Jak przyjebał. Ej. Ja na początku chciałem ich zabić, ale teraz to są ziomki. I am, by all accounts, a student of higher commerce. Ej, może dla mnie będą let's go, próbujemy. Make me an offer. Tempt me. Zapłacę ci świeżym mięsem zabitych wrogów. Na pewno nie będziesz żałował. Perswazja, oszustwo. 1000 sztuk po tym, jak stoczycie dla mnie walkę. Dam ci 500, żeby mu... Dobra, ej, próbujemy go oszukać. Let's go. YOLO. O, ale pięknie. I twice played serenade to my ears, my tasty kibble. We have a bargain. Yay! Take my bone horn. One blow and the ground will quake with my family name. Use it when the need arises and never a moment before. Ogre kill everyone around, then ogre eats them. Ale super chat. Well spoken. Indeed. Ogre kill. Mamy prywatną ogrzą armię. Nie widziałem z wielu ogrów ten w okolicy. Simoniczka wysłała, czekajcie. No i super chat. Nie ma co ich zabijać. Oni są naszymi ziomkami. Ja pierdzie jakąś... Muszę z jakąś piwoniadę. Nie za piwo nie jada. We will keep close. When you are ready, sound the horn. Dobra, mamy ziomków ogrów, którzy będą na nasze wezwanie. Martwe diabelstwo. Jezu, co on tam robi, ty? Co to jest? Pęknięta belka podporowa. Albo to jakieś mięsko jest. Pięknie, dużo mięska. Trochę jestem obciążony. Weźmy jako waga se posortujmy, otwórzmy sobie to i teraz poprzerzucajmy, bo ja tu mam pełno przedmiotów, które muszę przerzucić, bo... Jestem przeciążony. 1000 golda waży całkiem sporo, bym powiedział. Dobra, Morgensterna walnijmy, to jakieś ubranie, pałka, mieczor. Dobre, zajebiste. Ciekawe, na jakiej zasadzie to działa. Jak będziemy jakąś ciężką walkę, to trzeba będzie to wypróbować. To jest takie ciężkie. O, ja, dobra, ja mam tutaj żarcie, mam tutaj strasznie ciężkie rzeczy do żarcia. Waga, co jest najcięższe? O chuj, te żeberka są strasznie ciężkie. Dobra, przerzucimy żarcia tutaj do tego. Posępne serce, ty będziesz tutaj trzymać na swoje zapasy. To jest jakaś belka podporowa. Rozumiem, że jak to piznę, to by się coś stało. A, kiepska szafa. Czyli teoretycznie jak stanę tutaj i walnę w tą belkę, to coś się stanie. Uwaga, próbujemy. Aha, dobra, to pewnie było do walki z nędzrzycie. No dobra. O, chłopiec.
Lebo nie z tego piwa, tylko w Dino weź na świtanie. Twojka piwo niada. Ogry mają warstwy. Ośle! Ochla. Dobra, tu resztę. Resztę to jakieś niepotrzebne rzeczy. O, tutaj coś jeszcze może być. To jakaś książka. Wola, przewodnik po wrotach Baldura. Kiepsko szkicowana mapa. Miasta z podpisami pełnymi zawiasów. Czerpujący wierny portret miasta i tak dalej. Fajne. Plecak. Karaf. Jakie dźwięki zajebiste. Dobra, nie wiem, tutaj dostałem jakiś klucz, ale tego klucza chyba nie jestem w stanie do niczego użyć, bo tutaj nie widziałem żadnej skrzyni. Ta skrzynia była otwarta, więc nie wiem, czy coś tu jeszcze mogłoby być. Dobra, pójdźmy do sąsiedniej wioski tu obok, bo tu widzę, że coś tutaj jeszcze jest w tym miejscu. A później idziemy do świątyni. Czy te wrota tutaj otworzymy? Wrota Baldura? Nie wiem. Kiepskie wrota. A jak nie, to je mogę rozdupić w sumie. Tak teraz patrzę. A tu jest jakaś stodoła. Widzę. Pod altem. Czyli tu nie pokazuje wszystkich przedmiotów, które można posprawdzać. O kurde. What the hell are you doing? Oh my god, nie! O nie! Nie! Oh my god, typ zapinał ogrzyce, nie? Proszę o wybaczenie, chciałem przeszkadzać. Smash! O nie! Ja pierdziele, chłop zapinał ogrzyce tutaj. O Boże. Wycofaj się. Butkir, tam był Butkir, to był robiony. A, nie trafił. Dobra, uciekamy, moi drodzy. Zaznaczamy tutaj babę. Teraz my ją... Teraz my ją spenetrujemy, czat. Chybienie, dobrze, zajebisty strzelec wyborowy w dupę. Komórka czaru. Komórka czaru. Ten typ jest spoko, ale ją trzeba. Zsuńmy się. Jego tu trzeba walnąć jakoś, ale czym? Teoretycznie mogę walnąć wstrząśnieniem tutaj. Pięknie. Akcja dodatkowa. Kurde, nie jestem w stanie mi sieknąć. Mocny strzał, tak jest. To zobaczymy, ile ona będzie biła. Mam nadzieję, że nie dużo. Za 6, mocne. Chat, ja chcę wiedzieć, jak do tego doszło. Słuchajcie, ogrzyce też potrzebują, okej? Teraz podparcie i teraz 80%. 80% i ja nie trafiam. Dlaczego ta gra jest taka zjebana? Teraz zabijmy ją chyba tutaj. Bienie. Dobra, teraz trzeba tego tutaj podejść. Czarowanie zablokowane. Aha, długi odpoczynek jest potrzebny.
Zróbmy rąbnięcie. Dobra. Pięknie! Prawie dwójkę ściąłem. Uwaga! Boom! Uuuu! Szkoda, kurde! Oni tutaj po prostu mieli takie przyjemne, wiecie, ciupcianie. Pogruchatane zwłoki. Jezu, ale kurde, Jezu, jaki ma mordę porobioną. Oni tu się ciupciali, kurde, nie, ale... Ja pierdziele. Zgniłe jaja. Dobre, dobre, czat. Gra roku, moi drodzy, gra roku, ja wam to mówię. Pieczone mięso. Feast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the leathery meat. Ładny, zwinne dłonie. Ostrożnie manipuluj sztyletem, aż wyjdzie z mięsa. Zapręg jest cały się pociągnij. Śledztwo. Zbadaj mięso, wymaga jakiegoś sposobu. Zwinne dłonie, zobaczmy. 15. Próbujemy. 4. Fuck. Próbujemy jeszcze raz. Chat, już sobie tutaj obiecałem, tutaj jeszcze raz próbujemy. 11 plus 3 plus 3, mamy to! Tu wbijałem najemnicy, no właśnie, kurde, smutne. Your cautious method pays off. The dagger glides smoothly out of the mystery meat. Pięknie. Mystery meat, tough as boar hide. Only the sharpest teeth could pierce it. Aha, dobra. Sztylet plus jeden, co to jest za sztylet? Jakiś sztylecicho tu dostałem. 5-8, a moje ma 4-9. Ty, no to zakładamy. Są tu jeszcze ma jakieś właściwości? Biegość w tym rodzaju broń odlokowuje kucie. Zaklęta broń plus jeden. Dobra, fajnie. Mam tutaj jakieś takie kurde rzeczy, dobre. No, inwentory ja mam tutaj mocno porobione. Ja to muszę, kurde, zrobić później porządek. Na razie daję jako rodzaj. No, nie jest tak źle, czat, nie jest tak źle. Idziemy dalej. Idziemy dalej, zastanawiam się tylko, w którym kierunku tu mamy iść. Widzę, że tu można podejść tędy, albo można pójść tędy, jakoś gdzieś tu. A, czyli tam jednak trzeba się wrócić. O, tu jest jakaś skrzynia, dobrze widzieć. Jak nie ma Battle Passa, to nie gram. Bardzo dobrze. Trzymaj się od tej gry z daleka, nie zasługujesz na nią. Robimy odpoczynek. Długi odpoczynek. Mamy dużo zapasów, trzeba odpoczywać, żeby zużywać te zapasy. Czekaj, coś tu jest? A nie, dobra. Automatyczny wybór, pełny odpoczynek. Opuść obóz. Nie wiem, czy ta mechanika mi się do końca podoba z tym odpoczywaniem. Znaczy, spoko z jednej strony. Jest to jakiś taki swojego rodzaju przerywnik, ale... Kurzający, później jak będę miał trochę więcej tych komórek czarów, tak dalej, może to będzie trochę lepiej, ale... Zastanawiam się, na ile to tak będzie. A, tu musimy zejść w takim razie w dół. W dół tej alejki i będziemy zmierzać powoli w stronę tego druida Halsina. Musimy tutaj to i tą górną drogą podejść. Przecież tu całe są na dole jakieś rzeczy. Dobra, będziemy się to wszystko podkrywać. Najlepsze jest to, czat, że to jest wszystko pierwszy akt, cały czas. To wszystko to jest pierwszy akt i większość z tego tutaj była dostępna między innymi właśnie w becie. O ciul, ty. O ciul, dobra, tu jest ta świątynia. Tam jakaś, kurde, impreza normalnie jest. Jak pisze mi z 19 godzin, to mnie też będzie pewnie sporo. Coś tu jest dookoła? Nie ma. Jeszcze przejdziemy sobie tędy. Boże, coś tu pali. Obozowisko. Oj, wartownik! Tu nie wolno.
or I'll plug you full of arrows. Do głównej bramy. Okej. Zapisywanie. Zejdźmy na dół. Do głównej bramy oni chcą, żebym wszedł. Ale jak ja mam wejść do głównej bramy? A, czekaj, patrz, ja mogę to obejść. O, 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 teraz dopiero zobaczyłem. Mogę ich obejść, ale świetnie. Z drugiej strony nie wiem, które oni mieli levele. O kurwa. Oj, coś się dzieje. Ło, coś mi kijanka chyba. Co się dzieje? You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger. Coś przejmuje nad nami kontrolę. Leaving you in a dark, featureless shadowscape. Co to jest? In every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. Co to jest? Oto moi wybrańcy. They speak for me. Aid their search for the weapon. And you will be worthy to stand beside them. In my presence. The visions fade and the voice falters. As a strange energy swells around you. O kurde, to wszyscy to widzieli. Somehow you understand it's repelling the presence. O. To jest ten artefakt, patrzcie. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. That thing's shielding us. Incredible. Wow, to ten to pudełeczko jest dobre, ten głos, te wizje, co się stało? No answer presents itself. The artifact is dormant. The voice and visions are gone. Dobra, czat. Nexus Live, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jeżeli się podobało i zobaczymy się w kolejnym odcinku.